Pamiętam, gdy zaczynałem swoją przygodę z rozwojem osobistym oraz z duchowością, z rozwojem w ogóle świadomości, zaczynałem od upychania do swojej własnej głowy tony teorii. Zaczynałem od oglądania wideo, zaczynałem od oglądania nagrań motywacyjnych, inspirujących, zaczynałem od kolekcjonowania wiedzy. Po jakimś czasie, gdy troszeczkę bardziej dojrzałem, zacząłem czytać książki, bo nie od razu czytałem książki. Na początku nie czytałem książek w ogóle, jeżeli chodzi o rozwój. Dopiero po jakimś czasie zacząłem czytać książki. I cały czas czułem, że czegoś mi brakuje. Cały czas czułem, że w całym moim rozwoju brakuje mi czegoś, jakiegoś komponentu, który pozwoliłby mi zintegrować zdobytą wiedzę w życiu codziennym. I tak właśnie w ten sposób zainteresowałem się coachingiem oraz sztuką zadawania sobie pytań refleksyjnych, których celem jest introspekcja tego, co dzieje się w naszym życiu. Ja, odkąd pamiętam, miałem taką osobowość idealisty, to znaczy bardzo podniecają mnie idee, bardzo łatwo jest mi się zainspirować do zrobienia czegoś, bardzo łatwo się inspiruję. I zawsze miałem taką naturę refleksyjną, to znaczy potrafiłem zamknąć się w swojej własnej głowie, myśleć na jakiś temat przez bardzo długi czas, stworzyć model, stworzyć jakiś schemat, po prostu myśleć bardzo, 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 bardzo długo na jakiś temat, aż w końcu uzyskałem swoją własną odpowiedź, uzyskałem to, co chciałem. I pamiętam nawet, gdy siedziałem w szkole, zawsze siedziałem przy oknie i patrzyłem zawsze przez to okno, zawsze patrzyłem, co tam się dzieje dalej, tak? Poza powiedzmy klasą i w ogóle tym, co działo się na zajęciach, zawsze patrzyłem dalej. I pamiętam nawet takie doświadczenie, gdy pewnego dnia poczułem ogromny lęk na zajęciach i zgłosiłem się w szkole, że chcę pójść do toalety. I poszedłem do tej toalety i stanąłem naprzeciwko lustra, spojrzałem na samego siebie i czułem takie dziwne poczucie w moim ciele, jakbym nie był sobą, jakbym był troszeczkę przestraszony, troszeczkę odrealniony. I zadałem sobie takie pytanie: Damian, co się z tobą dzieje? Damian, jak ty się czujesz? I od tamtej pory, a było to jakieś 6 lat temu, stałem się bardzo mocno uważny tego, co ja czuję, tego, co dzieje się w moim wnętrzu, i mój umysł wytworzył w sobie taką ścieżkę ku uważności oraz introspekcji tego, co dzieje się w moim wnętrzu. I ja na przestrzeni lat bardzo dużo spędziłem czasu, żeby to wyćwiczyć, i między innymi dlatego udało mi się uzyskać taką ilość insightów oraz wglądów w naturę rzeczywistości, no i zdobyć taką ilość informacji oraz wiedzy z zakresu duchowości, rozwoju osobistego oraz coachingu, którą tą wiedzą właśnie dzielę się tutaj z wami przed kamerą. I pomyślałem, że nagram dzisiaj dla was takie specjalne wideo, w którym przedstawię wam 10 pytań, 10 takich dla mnie najważniejszych, kluczowych pytań, jakie możecie zadać sobie w celu dokonania introspekcji oraz takiego szybkiego, mógłbym powiedzieć, shadow work oraz samopomocy, takiego self-coachingu. Pytania te służą temu, abyście byli w stanie użyć zdobytej przez was wiedzy oraz użyć waszego własnego intelektu do tego, aby lepiej rozumieć siebie. Bo generalnie, gdy oglądacie wideo, gdy oglądacie nagrania, gdy czytacie książki, to zdobywacie jakąś wiedzę intelektualną, ale należy nauczyć się również dokonywać introspekcji oraz używania swojego własnego umysłu, aby potrafić użyć tą wiedzę w życiu i mieć takie poczucie samoskuteczności, takie poczucie, że teraz możecie coś zrobić z tą wiedzą. Bo gdy oglądacie nagrania oraz czytacie książki, w pewien sposób stajecie się zależni od nauczycieli oraz od tej wiedzy, którą posiadacie. A gdy stosujecie introspekcję, gdy robicie nad sobą shadow work
oraz używacie pytań coachingowych, jesteście w stanie użyć waszego własnego intelektu do tego, aby lepiej zrozumieć siebie. I tak, mam tutaj dla was 10 pytań i ja je tutaj przeczytam oraz pokrótce przedstawię, przeanalizuję w taki sposób, abyście mogli sami wykształcić w sobie nowy sposób myślenia, abyście lepiej radzili sobie w życiu. Pytanie numer 1. Jak sobie radzę w życiu? Pytanie te skupia waszą uwagę ku temu, jak się czujecie z tym, co dzieje się tu i teraz w waszym życiu. To tak, jakbyście mieli w swoich głowach wielką chmurę myśli. Myśli, które was oceniają, myśli, które kategoryzują rzeczywistość. Takie pudełka dotyczące przyszłości, przeszłości, tego, jak się czujecie sami ze sobą. I teraz weźcie sobie to pytanie bardzo głęboko do serca. Pytanie, jak ja sobie radzę w życiu? Napiszcie je na kartce i poświęćcie 10 minut na to, aby odpisać na to pytanie, aby uzyskać klarowne i gotowe odpowiedzi i je tam zapiszcie. Pytanie numer 2. Co jest dla mnie ważne w tej chwili? To pytanie pozwala nam wziąć te wszystkie uzyskane odpowiedzi, tak? Z pytania pierwszego i stworzyć taką ramę, taką klarowną, przejrzystą ramę odnośnie tego, na czym ty chcesz się w życiu skupić w tej chwili. Bo to jest trochę tak, że to, co jest dla ciebie ważne w tej chwili, stanowi dla ciebie pilny priorytet i to będzie kształtować całą twoją przyszłość. I świadomość tego, co jest ważne dla ciebie tu i teraz, pozwoli tobie zrozumieć twoje własne motywy oraz twoje własne powody, dlaczego akurat zachowujesz się teraz w taki, a nie inny sposób, dlaczego masz takie, a nie inne myśli, jakie masz potrzeby, jakie masz przeszkody, w jakim kierunku idziesz. Pytanie numer 3. Nad czym pracuję? Nad czym aktualnie pracujesz? Nad czym na co dzień twój umysł skupia się najbardziej? Co jest twoim celem? Co jest twoim własnym kierunkiem? W którą stronę idziesz? To pytanie pozwoli tobie uświadomić sobie to, co jest już tak na maksa ważne w stosunku do poprzednich pytań. Pytanie numer 4. Co chcę stworzyć? To pytanie ma na celu przełączyć tryb twojego umysłu z trybu rozproszonego poszukiwacza, konsumenta, ofiarę nad tryb twórcy oraz sprawcy. Teraz bierzesz ze swojego własnego umysłu te wszystkie pomysły i rzeczy i myśli, które siedzą w twojej własnej głowie i zapisujesz klarownie to, co ty chcesz stworzyć. Mówiąc stworzyć, mam tutaj na myśli konkretną ideę, która siedzi w twojej głowie, która nie daje tobie spokoju, nad którą chcesz się skupić i sprawić, aby ta idea nie była tylko koncepcją, ale stała się rzeczywistością. I idea ta może dotyczyć każdego obszaru twojego życia, twojej kariery, twojej pasji, relacji z ludźmi, podróży, umiejętności, kompetencji, czegoś, co chcesz naprawdę stworzyć i urzeczywistnić w życiu. Zdrowia, związku, rodziny. Tak, jak uważasz, to co siedzi w twojej własnej głowie. Pytanie numer 5. Jakie wyzwania pojawiły się teraz w moim życiu? To pytanie ma na celu uświadomić tobie to, co najczęściej zawraca ci głowę. Bo dopóki człowiek nie zacznie rozwijać w sobie świadomości, to w jego głowie dominują myśli dotyczące przeszłości, tego, co jest najtrudniejsze w życiu, tego, czego się boi, tego, czego nie jest pewien. Jednym z etapów rozwoju samoświadomości jest uświadomienie sobie w życiu własnych ograniczeń, w tym twoich własnych wyzwań. I gdy ty uświadomisz sobie swoje własne wyzwania, uświadomisz sobie, że jesteś ponad swoimi wyzwaniami, bo jesteś tym, kto obserwuje pojawienie się w twoim własnym życiu wyzwań, tak? Jesteś obserwatorem swoich własnych wyzwań. A to znaczy, że one nie mają nad tobą kontroli. One są produktem ubocznym twojej inteligencji, twojego radaru świadomości, który wykrył w polu obecności jakieś wyzwanie i teraz możesz sobie je uświadomić
I w chwili, gdy uświadomisz sobie, że nie jesteś swoim własnym wyzwaniem, będziesz mógł przejść na tryb twórcy, co nieco wyluzować i się zrelaksować, i zamiast skupiać się na problemach oraz na przeszkodach, będziesz mógł się skupić na rozwiązaniach, na skuteczności oraz na tym, co ty możesz zrobić w swoim własnym życiu. Pytanie numer 6. Kim jestem teraz? Pytanie to ma na celu sprawdzić sens twojej tożsamości. Odpowiedzią na to pytanie będzie szereg informacji, szereg przekonań w twojej głowie, z którymi się utożsamiasz. To znaczy twój wiek, twoja płeć, miejsce, w którym jesteś, to czym się zajmujesz. Czy jesteś synem, córką, masz tyle i tyle lat, masz taki i taki zawód, masz takie i takie ograniczenia. W jaki sposób zdefiniowałbyś siebie? To jest mega super ważne, bo twój sens tożsamości określa twoje własne granice, które ustanowiłeś sobie w swojej własnej głowie, by czuć się bezpiecznie. To również pozwoli tobie uświadomić sobie to, w jakim pudełku się po prostu poruszasz. Świadomość pudełka poszerza jednocześnie twoje pudełko i sprawia, że masz większą świadomość nad samym sobą. Pytanie numer 7. Co czuję teraz? Pytanie to ma na celu zwrócić twoją uwagę do chwili obecnej, abyś wszedł do swojego własnego ciała, wyszedł ze swojej głowy, wszedł do swojego własnego ciała i poczuł całą zawartość twojego ciała wraz z twoim umysłem i z tym, co dzieje się dookoła ciebie, tak abyś mógł w to wsiąść, tak, że to jakbyś w to wsiąkł i poczuł to, co się dzieje tu i teraz. Pytanie to ma na celu zwrócenie twojej własnej uwagi na to, co się dzieje z tobą. I to jest mega super kluczowe, bo to, co dzieje się z tobą, w tobie, ma ogromny wpływ na to, jak będziesz patrzył na świat. I świadomość tego, co dzieje się w twoim ciele, pozwoli tobie poszerzyć twoją perspektywę i lepiej zrozumieć siebie, swoje własne przeszkody, swoje własne wyzwania, swoje własne możliwości. Osoby, które rozwijają swoją własną świadomość, doskonale wiedzą, jak ważnym procesem w rozwoju jest oczyszczenie siebie oraz relaksacja ciała. Relaksacja ciała sprawia, że twój umysł zaczyna się otwierać, twoje stare, utarte przekonania oraz schematy przestają być takie sztywne oraz napięte i wtedy dużo lepiej jest pracować nad sobą. I pytanie, co czuję teraz? Sprawia, że możesz wejść na chwilę do środka, do siebie i poczuć głęboko to, co czujesz, i przy pomocy uwagi możesz to zacząć relaksować oraz lepiej rozumieć siebie. Pytanie numer 8. Co zamierzam zrobić dzisiaj dla siebie? To jest bardzo ważne pytanie, ponieważ skupia twoją uwagę na to, że ty możesz zrobić coś dla siebie. To pytanie sprawia, że zamiast skupiać się znowu na przeszkodach, na jakichś emocjach, na tym, że ktoś cię zranił, że ktoś cię uderzył, ktoś powiedział jakieś słowo nieodpowiednie na twój własny temat, ktoś nie poświęcił ci uwagi, ktoś cię zmęczył w ogóle, że masz jakieś problemy w życiu. I to pytanie służy temu, żebyś skupił się na sobie. Na dobrą sprawę nie oszukasz samego siebie. Nic na tym świecie nie jest dla ciebie ważniejsze od ciebie. Jako człowiek, dopóki nie przekroczysz swojego własnego ego, jedyne na czym ci zależy, to jesteś ty, twoje przetrwanie, poszukiwanie przyjemności oraz szczęścia w życiu. I to jest okej. I świadomość tych potrzeb jest okej. Ale gdy ty uciekasz od realizacji swoich własnych potrzeb, zaczynasz zawracać sobie swoją własną głowę rzeczami, które kompletnie są bezużyteczne, bez sensu, tracisz czas, uzależniasz siebie od emocji negatywnych, pozytywnych, uzależniasz siebie od wszystkich chemicznych, przetworzonych, naszych współczesnych śmieci, tak? Śmieciowe jedzenie, telewizja, internet, social media i wszystkie takie pierdoły, które kompletnie nie wnoszą jakiejkolwiek wartości do twojego własnego życia. Dlaczego się uzależniasz? Ponieważ nie skupiasz się na sobie i nie skupiasz się na swoim własnym rozwoju. Zadaj sobie to pytanie i ono pozwoli tobie poszerzyć twoją świadomość, twoje horyzonty i pokaże tobie, co takiego możesz zrobić dla siebie. Pytanie numer 9.
co chciałbym powiedzieć drugiej osobie? To jest pytanie do bardzo głębokiego przestudiowania oraz do analizy własnej projekcji oraz shadow work. Co ja mam tutaj na myśli? Mam na myśli to, że jeżeli chcesz coś powiedzieć drugiej osobie, to tak na dobrą sprawę chciałbyś to powiedzieć również sobie. I bardzo często my ukrywamy nasze prawdziwe motywy oraz autentyczność względem innych ludzi, ponieważ nie chcemy ich zranić. Nie chcemy zrobić czegoś, co nie jest społecznie akceptowalne. Nie chcemy być niemili, tak? I ukrywamy w nas samych części nas samych, których się później wypieramy i one kiszą się w nas samych i potem przez postać właśnie negatywnych emocji, czy zawiści, nienawiści, chęci manipulacji, kontroli, strachu i lęku przed zranieniem, te rzeczy wychodzą na wierzch w relacjach z innymi ludźmi. I jednym z najbardziej zaawansowanych narzędzi, z jakimi miałem styczność w życiu, jeżeli chodzi o shadow work, to jest The Work Katie Byron. Jednym z aspektów The Work jest właśnie osądzenie drugiej osoby. Bierzesz formularz i osądzasz, oceniasz drugą osobę. I takim uproszczonym sposobem robienia shadow work jest zadanie sobie pytania, co chciałbym powiedzieć drugiej osobie, a następnie spisanie na kartce imienia tej osoby i napisania wszystkiego tego, co chciałbyś tej osobie powiedzieć. Dzięki temu po prostu wyswobodzisz siebie z własnego cienia i zobaczysz również to, co chciałbyś powiedzieć również sobie. Pytanie numer 10. Co takiego najgorszego może się stać? Genialne pytanie. Jeżeli masz w życiu poczucie braku, poczucie niepewności, masz ograniczenia, z którymi nie potrafisz sobie poradzić, jesteś pełny wątpliwości, nie jesteś gotów na to, aby odważyć się żyć w pełni swoje własne życie, to pytanie pozwoli tobie przygotować się na najgorszy, najczerniejszy scenariusz. I wtedy, gdy ty oswoisz się z najgorszym scenariuszem, możliwą najgorszą opcją, poczujesz się dużo bardziej pewny siebie i poczujesz się dużo bardziej spokojny, bo dasz do swojej świadomości taką możliwość, że najgorszy scenariusz już się wydarzył i na dobrą sprawę już nic gorszego wydarzyć się nie może. I wtedy poczujesz głęboką ulgę oraz pewność siebie w stosunku do tego, co ty chciałbyś zrobić w swoim własnym życiu. I takie bonusowe pytanie na sam koniec, pytanie, które ja osobiście zadaję sobie codziennie, pytanie, które bardzo mi pomogło w moim rozwoju i bardzo wzmocniło moją zdolność do myślenia krytycznego i widzenia różnych perspektyw w moim własnym życiu. A pytanie to brzmi następująco. Jakie pytanie jeszcze mogę sobie zadać? Pytanie to otwiera twój umysł kreatywny i pozwala tobie na introspekcję samego siebie przez pryzmat nieskończoności punktów widzenia. Możesz sobie zadać nieskończoność pytań i nauczyć się postrzegać swoją rzeczywistość przez nieskończoną ilość punktów widzenia. Jeżeli wyćwiczysz w sobie umiejętność krytycznego myślenia oraz zadawania pytań, staniesz się tak mega inteligentną osobą, że ci się po prostu w głowie nie mieści, bo przestaniesz uzależniać swój proces kognitywny, znaczy formułowania myśli, od tego, co dzieje się na zewnątrz ciebie i będziesz w stanie po prostu wręcz natychmiastowo znajdować rozwiązania na praktycznie wszystkie problemy w twoim własnym życiu. To jest tak mega super ważne, tak super mega istotne, że nie jestem w stanie wam w ogóle zakomunikować tego, jak potężną wagę mają w życiu pytania. Możecie to zastosować praktycznie w każdym obszarze waszego życia i zdziwicie się, jak ogromny potencjał macie i jak naprawdę można z niego skorzystać na co dzień. To tyle, jeżeli chodzi o to nagranie, to tyle, jeżeli chodzi o to wideo. Ja mam na imię Damiano dla projektu Find Yourself. Daj dla mnie łapkę w górę, napisz pozytywny komentarz, napisz swój własny przemyślunek. Do zobaczyska następnym razem. Miłego. Elo. Buźka.